Największym problemem w rolnictwie nie są chwilowe ceny. Największym problemem jest niestabilność. I niestety żyjemy ostatnie lata od czasu wojny, ale to się zaczęło wcześniej, w wielkiej niestabilności. Wzrost kosztów produkcji uderzył rolników potężnie. Potem no przekonanie, że żywność będzie dużo droższa, że przetrzymujmy ją, bo ona będzie niewątpliwie szła w cenę. Jak to ludzie mówią, się okazuje, że to nieprawda. Ci, którzy odpowiadając na apel ministra rolnictwa przetrzymali zboże czy też rzepak, gorzko płaczą, ponieważ okazuje się, że od żniw mija pół roku, a cena spadła 30-40% w stosunku do tego, co można było uzyskać we żniwa. Tu musi być interwencja rządu, muszą być jakieś działania osłonowe. Tu również musi się wypowiedzieć Komisja Europejska, która przez wyrażając zgodę na bezproblemowy, bez ograniczeń, bez również opłat celnych, bez ustalenia kwot kontyngentów dostępu, zgodziła się na import zboża i innych produktów z Ukrainy, wiedząc wcześniej, jeżeli nie wiedziała, to znaczy, że głupota tam dominuje. Myślę, że wiedząc o tym, że rozreguluje to przede wszystkim rynki krajów graniczących z Ukrainą, w tym w szczególności Polski. My nie byliśmy, nie jesteśmy w stanie wyeksportować zboża ukraińskiego. My swojego mamy pod dostatkiem, musimy wyeksportować. Więc to rozregulowanie rynku w dużej mierze jest skutkiem zaniechań czy głupich decyzji Komisji Europejskiej. No, komisarz przejrzał na oczy, ale dopiero kilka tygodni temu, mówiąc o rozregulowaniu, przepraszam, a gdzie były analizy wcześniejsze? To nie było wiadomo. A gdzie jest kompetencja urzędników brukselskich w takim razie? Teraz to jest płacz nad rozlanym mlekiem, próba ratowania jakiejś sytuacji, szarpania się. Trzeba myśleć również już o następnych żniwach, bo wielu z tych, którzy importowali zboże, sprowadziło tak ogromne ilości, że im starczy jeszcze na rok czy dwa do przodu. Znam takiego, młynarza, który na 3 lata nakupił zboża, więc to nie jest kwestia dopłacenia paru złotych rolnikom. Pytanie, gdzie oni mają to sprzedać? To jest w ogóle pewna zasadnicza różnica między mną a również ministrem Kowalczykiem. Ja uważam, że dochody z gospodarstw powinny pochodzić z produkcji lokowanej na rynku. To jest podstawa, jednocześnie ona w jakiś sposób też i premiuje tych pracowitych, zaradnych, tych, którzy lepiej gospodarują niż inni, bo zarobią więcej. Natomiast wielu polityków nieznających rolnictwa upatruje szansę rolnictwa wyłącznie w kolejnych dotacjach, subwencjach, pomocy finansowej. To jest pod wieloma względami nieskuteczne, nieuczciwe, czasami demoralizujące. Owszem, dopóki Unia Europejska stosuje system wsparcia, trzeba z tego korzystać, ale powtarzam jeszcze raz, podstawą dochodów gospodarstw powinna być produkcja i godziwa cena za nią otrzymywana. Dbajmy również o gospodarstwa towarowe, szanujmy te mniejsze, które produkują na samozaopatrzenie, czy też czasami są tylko rodziną mieszkającą na wsi. Natomiast podstawę zaopatrzenia i tego bezpieczeństwa żywnościowego, którym się chwalimy, stanowią gospodarstwa towarowe produkujące na rynek i one powinny być w pierwszej kolejności zadbane. One, te gospodarstwa powinniśmy się przede wszystkim troszczyć, bo jeżeli one zaczną wypadać z rynku, to te mniejsze, na pewno tej produkcji żywności, która daje bezpieczeństwo, daje możliwość eksportu, w Polsce nie utrzymamy.